kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Słuchajcie, ludziska, kontynuujemy naszą przygodę w Spyro Reignited Trilogy. Przeszliśmy już Spyro the Dragon w pełni na 120% czas na moją drugą ulubioną część serii, czyli Spyro Riptos Rage. I od razu mówię, ta gra dzieli się na trzy światy. Mamy tutaj minigierki przede wszystkim, troszeczkę więcej będziemy czasu spędzać z poziomami i przede wszystkim będziemy do nich jeszcze wracać. Ale to już akurat wyjdzie w praniu. Słuchajcie, ludziska, na wstępie dajcie tyle łapek, ile chcecie pod tym filmikiem, dajcie tyle komentarzy i tyle opinii, a ja już zacznę. Ciekawują mnie te wstępniaki i tak dalej. Tu będzie na pewno więcej dialogów niż w jedynce, to jestem pewien. Przypominam oczywiście, że wszystkie osiągnięcia tam, platyny i tak dalej, będę sobie robił akurat po zakończeniu serii. I tyle w śmiecie smoków. W świecie smoków. Dobra, i tak się zaraz przymknę, bo... dialogi. Czy ten deszcz się kiedyś skończy? Już nie pamiętam, jak wygląda słońce. Czas wybrać się na wakacje. W jakieś słoneczne i ciepłe miejsce. Wybrzeże smoków, o tak! Nie byłem tam od rozgromienia gnieznośnego gnorka. Co ty na to, Iskier? Masz ochotę na plażowanie? Iskier. Ostatni jest gnorkiem! Tak, to są miejsca, gdzie powinniśmy spędzić wakacje, ale... To działa, profesorze? Prawie. Jeszcze kilka drobnych zmian w kulach i... Może to nie najlepszy pomysł. Ściągnięcie smoka może bardziej rozzłościć Ripta. Uspokój się i nie dramatyzuj. Widziałaś w książce profesora. Mają takie wielkie szpony, a zęby jeszcze większe. I zioną ogniem, o tak! Są jeszcze groźniejsze niż Ripto. Dokładnie o to chodzi. Smok to nasza jedyna szansa na powstrzymanie go. Wiesz o tym. To działa. Udało się. Mam smoka. Ups. Wow, twarde lądowanie. Cześć, którędy na plażę? Ej, przestańcie się gapić. Nigdy smoka nie widzieliście, czy co? Jesteś smokiem? A co, coś nie pasuje, kotku? Proszę, proszę. Coś tu się kroi, a ja nic nie wiem. Chyba nie próbujecie czegoś przede mną ukryć. Smok? Ściągnęliście smoka do Avalaru? Nienawidzę smoków! Ja! Aj! No, bierz go, za nim! Gaps, ty tępaku! Zeżarłeś moje berło! Tobą zajmę się później! Kim był ten but? To Ripto. Musimy się go pozbyć. Jest źródłem nieustających kłopotów. Zresztą szkoda czasu na gadanie. Lepiej przejrzyj przewodnik magiczny. Dowiesz się więcej na temat naszego świata, a ja muszę sprawdzić, co knuje Ripto. Spotkamy się w letnim lesie. Zaraz, chwileczkę! Jakim cudem daliśmy się w to wplątać, co? Si. Fabuła jest taka, że Ripto ma dwóch pomagierów, są trzy światy, więc na każdy świat inny pomagier, a teraz jesteśmy w pierwszej, nie świecie, w świecie głównym, bo powiedzmy, że będę to tak dzielił, tak jak mówiłem w jedynce, świat główny i poziomy. No i jesteśmy w pierwszym poziomie i z tego poziomu dostaniemy się do pierwszego świata głównego i z tego świata głównego oczywiście pójdziemy dalej. Jak wygląda tutaj przewodnik? Tak samo. Tak samo wygląda. Okej. Okay. Co tutaj się zmieniło w porównaniu do pierwowzoru? Zbieramy jak zwykle diamenty, ale tym razem nie zbieramy smoków z tych pomników całych, kryształowych, tylko zbieramy orby. Ja to tak nazywam orby, czyli takie kryształy, nie wiem jak to powiedzieć, te takie kółeczka, widzicie na górze po lewej.
Ich jest chyba też 80 w grze, coś w ten deseń, albo 60, ale przede wszystkim każdy poziom musimy ukończyć zbierając talizman. Zbierając wszystkie talizmany z poziomów będziemy mogli przejść do bossa, a po bossie będziemy mogli przejść do kolejnego świata głównego. Witamy w Migocie, Spyro! Przeżywamy właśnie inwazję chciwych jaszczurek, które wykradają nasze klejnoty. Czy możesz je powstrzymać? Jak najbardziej mogę je powstrzymać, stary. Akurat tych dialogów nie będę pomijał. Kiedyś pomijałem zawsze, prawda? Ale tutaj nie za bardzo będę. I słuchajcie, jedna jest jeszcze też różnica. Z wrogów nie otrzymujemy chyba kryształów, jak pamiętam. Nie otrzymujemy, ale są dusze pokonanych wrogów. I to się będzie nam przydawało do aktywowania takich portali ze specjalną mocą i tak dalej. Na przykład tak jak w poprzedniej części mieliśmy wróżki, które nas całowały, tak w tej części będziemy mogli właśnie przechodzić przez takie, no, wrota, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. I w taki sposób będziemy mogli zbierać. I tak jak obiecałem, jak tam kamera? Jest aktywna wciąż. Mapę włączamy, bo tak było w dwójce i tak chcę. Chcę mapkę mieć, bo przyda się, why not? Tak jak oryginał. W ogóle nazwy poziomów, o Jezu, to się nazywał Glimmer, a teraz to jest Migot, czy jak to tam? Nie wiem, ale strasznie dziwnie. Nie będę mógł się przyzwyczaić. Ile tu diaksów? 400. I od razu mówię, że wszystkiego tutaj nie zbierzemy, ponieważ będzie nam potrzebna umiejętność wspinania się na drabinie. A to dopiero otrzymamy w drugim świecie, w głównym świecie, więc będziemy musieli tak czy siak się wracać. Niestety. Z gry zniknęły skrzynki, które jak zionęliśmy, to one się przyspieszały i się rozwalały, a także takie, co zionęliśmy i skakaliśmy i zbieraliśmy. Tych już nie ma. W tej części. Ale luzik, powinniśmy sobie dać radę. Tak jak myślałem, z wrogów nie ma diaksów. No, to spoko, czasem będziemy mogli omijać niektórych. Spyro, moja przyjaciółka Elora prosiła, bym ci pomogła. Za każdym razem, gdy się spotkamy, zapiszę twoje postępy. O tak! O tak! Tak, to jest Pacnięcie oznacza, że kiedy wpadniesz w tarapaty, cofniesz się do tego miejsca. Tak, czyli to jest zwykły zapis safe. Jak umrę, no to wrócę tam, gdzie jest ta wróżka Zoe. Dobrze jej imiona nie zmienili. Elora to ta... Jak ją nazwać? A to ona chyba sama później powie, czym ona jest. To jest taka sarna, nie wiem, jak to określić. I w grze debiutuje Moneybags. Jak on tutaj zostanie przetłumaczony, nawet sam nie wiem, ale on zbiera nasze diamenty za to, żeby otworzyć dalszą część poziomu i tak dalej, więc będziemy tracić te diamenty, ale trudno. O to chodzi, dlatego będziemy jak zwykle znowu na 100% przechodzić w gierkę. Tego się nie martwcie. Czy tutaj z dołu wszystko zebrane? Chyba tak. No jak mówię, będą minigierki, czyli te wszystkie poziomy będą o wiele dłużej trwały nam. Ale nic na to nie poradzę, na przykład tutaj nie możemy skorzystać. My górnicy jesteśmy za niscy, by wspinać się po tych drabinach. Ty najwyraźniej też. Wróć do Migotu, kiedy już nauczysz się wspinać. Tak, nie umiem się wspinać, nie mogę się wspinać, więc po prostu tego poziomu na 100% nie zrobię. Bankier! Jesteś tym smokiem, o którym wszyscy mówią. No cóż, mostu nie otwieramy za darmo nawet dla celebrytów. Przejście będzie cię kosztowało 100 klejnotów. A bierz. Mam 190. Dziękuję, panie smoku. Nazywasz się Spyro, a? Od teraz możesz korzystać z mostu, kiedy zechcesz za darmo. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Może jak będziesz bogatszy. Chciałbyś. No, będę bogatszy i będziemy go jeszcze spotykać. Oj, wiele razy. I w dwójce, i w trójce. Aby dobrze rozejrzeć się wokół, przytrzymaj akcję. Tak, ja to umiem. Na razie tego nie potrzebuję, Zoe. Dziękuję. Zoe będzie dawała takie... No powiedzmy, że głupie porady, ale one mi się nie przydadzą. Tutaj już wszystko, dobra. A, już nie ma... A nie, jest turlanie w tym Spyro. To oni nie usunęli tego. Ale ja w dwójce i w trójce tego nie było, a tu jest. No dobra, może się do czegoś przyda. Sam nie wiem. To jest zakończenie poziomu, ale jeszcze mamy kawałek przed nami. I zbierzemy sobie talizman od tego typka. Spyro, dzięki za pomoc w pokolaniu jaszczurek! Chcemy wynagrodzić twoje zaangażowanie talizmanem Migotu! Talizman, nazwa planszy. Pamiętajcie. No i dostaliśmy kill off. Jej!
Magiczny portal, przy którym stoję, zabierze cię do letniego lasu, jednej z krain świata Avalar. Tak, Avalar się dzieli właśnie na te trzy główne plansze, te trzy główne światy. No i tam będziemy wchodzili sobie do różnych poziomów, chodź tu stary. I właśnie przez to, że zabiłem bodajże 10 albo 11, bo teraz mam 13, aktywowało się to. I będę mógł sobie latać. I to się bardzo zaraz przyda. Ale najpierw pozbierajmy tutaj wszystkie kryształki, bo tutaj są ładnie poukrywane. I będą zaraz dwie minigierki, które sobie przejdziemy. Myślę, że już mogę teraz się za to zabrać. A jeszcze tu. Dobra, teraz mogę się zabrać, stary. Świetnie! Super moc turbolotu jest aktywna! Możesz teraz zapalić lampy. Aby zapłonęła największa lampa, jak najszybciej podpal pozostałe. Super moc pozwoli ci przez chwilę latać. Ojoj! No i jak widzicie, minigra. Przejdź przez piramidę, by aktywować super moc, zapal lampy, jak najszybciej, poziom trudności. I tak dalej, i tak dalej. Tu mamy pierwszą. Tu drugą. No i to jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Czy tutaj coś zawsze było? Nie. No i elo. Zrobione. I cały ten kryształ się zapala. Dziękuję za pomoc w zapalaniu lamp. Wróżka podarowała mi tę kulę, ale ja wolę klejnoty. Weź ją sobie. Dostajemy kulę. Co się nazywa tutaj kula? Serio? Orb? Kula? Dobra, nie ma tu nazwy. Hipersonicznie. Fajne osiągnięcie, brąz. Milutko, milutko. Ale my sobie jeszcze tam podskoczmy, bo tutaj troszkę nam zostało. Oj, w tych dziurach będą wiewiórki, które zaraz w kolejnej minigrze będziemy musieli załatwić. Py, 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 py. Tu wszystko. Też diamentów wszystkich nie uzbieramy siłą rzeczy. Trudno. Sparks, pokaż mi. Tak, tam dopiero najbliższe są. Ok. Tak jak myślałem. Tu nie ma. No i tutaj zaczniemy minigierkę. Tylko pozbierajmy sobie wszystko. Dobra. Te małe jaszczurki pożarły wszystkie moje klejnoty. Próbowałem rzucać w nie kamieniami, ale gadziny są za szybkie. Może ty w nie trafisz kamykiem? W razie pytań jestem do twoich usług. Luzik. Ty mi rzucasz kamyczki, czy tam nie wiem co to jest. A ja strzelam. No jelo. Niezły strzał! Za mną! Do kolejnej... Do kolejnej jaszczurki, tak. I tutaj jeszcze jedna zmiana. Trójkątem możemy o takie coś zrobić, czyli jeszcze wyżej tak podskoczyć na sam koniec. W jedynce tego nie było, w dwójce i w trójce to jest. Więc zapamiętajcie. Trochę jest zmian. Więcej jest zmian z jedynki na dwójkę niż z dwójki ale na trójkę. Ale masz parę, Spyro! Sprawdź, czy trafisz kamieniem w tamtą jaszczurkę. Trafię. Nie ma problemu. Jak ty rzucasz tym? Widzę, że tutaj ułatwili jedno, że... Znaczy mam nadzieję, zobaczmy. Czy jak po prostu on tak jest, to trafię? Trafię. Czyli coś takiego zmienili. Okej. Bo zawsze było trzeba trochę wyżej nad wrogiem. O, tu jeszcze jest lol. Ciekawi mnie jedno. Czego pokonałem? Nie. Aby trafić jaszczurkę, musisz dobrze Dobra, muszę dobrze wycelować, bo on się będzie ruszał. Ej, Spyro, odwróć się. Elo. Aha, aha. Się cieszy. Idziesz? Idziesz. Na planszy takie zielone te, to chyba jak pamiętam właśnie minigierka, rozpoczęcie minigierki. Tam nie wskoczę. Niestety. No i dobra. Daj mi to. Gdzie jest jaszczur? Tutaj. Żeby chwycić kamień w paszczę... Dobra. Ja nie chciałem z tobą gadać. Ja chciałem tylko... Kurczę. Co mi pokazujesz tyłek? Chciałem tylko strzelić. Spojrzeć na wiewióra. A jeszcze dwa tutaj gdzieś będą. Idziesz? Czy on poszedł? Czy ja muszę się naprawdę wrócić? O Jezu, idzie. Myślałem, że to jak w GTA będzie, że ja się ruszę do przodu za bardzo, a ten już stanie. Ej, gdzie ty jesteś, Spyro? Dawaj. Jak on rzuca? Wiedziałem.
Aha. I jeszcze tutaj na górze. To my sobie wskoczmy tutaj. Ile mamy w ogóle? 353. Wydaje mi się, że wszystkie. Benz. Dawaj. Jupi! Uchroniłeś moje skarby przed jaszczurkami. Przyjmij tę kulę. Kula. Zostawiła ją tu wczoraj jakaś skrzydlata dziewczyna. Wow. Wow. Drugi orb. Dziękujemy. Dwa. I to już chyba wszystko z tego poziomu, jak na razie oczywiście. Chociaż mi coś Sparks pokazuje tak... Nie, to w tym kierunku. Dobra, czyli dobrze mi pokazujesz tutaj. Okej, okay. Jeszcze upewnimy się tak do końca, przechodząc tam już do głównego poziomu, czy to już jest faktycznie wszystko. Ta Sparks mi tylko tam pokazuje luzik, idziemy. I czas na cutscenkę kolejną. Wow, już 16 minut odcinka, ale jajca. Szybko strasznie mija czas. Fucking bullshit. Idziemy do letniego lasu. Czyli pierwszy główny świat i stamtąd się teleportujemy. No i też musimy tam pozbierać trochę rzeczy. Ale też nie będzie na 100%, bo też potrzebujemy drabinki, huhu. O-o. Rip to przejął. O nie! O, cześć! Przepraszam, że nie przedstawiłam się wcześniej. Mam na imię Elora. Siema, jestem Spyro. I jesteś jakąś kozą, czy coś? Jestem faunem, Matołku. O, wybacz. Poznałeś już górników z Migotu? Tak, dostałem od nich prezent. Powiedzieli, że to talizman. Podarowali ci talizman? Tak, to dziwne? Wcisnąłem go do przewodnika, który mi dałaś. To tak, w Avalarze mamy 14 talizmanów. Wszystkie są magiczne. Zbierz ich wystarczająco dużo, a pomogą ci pokonać Ripta. Hunter, co? Gdzie byłeś? Tak, jakoś zgubiłem się. Spyro pomoże nam zebrać talizman. Pomogę? Pomoże? Spyro, spójrz. Na razie możesz zapomnieć o wycieczce na Wybrzeże Smoków. Ripto i jego potwory zawładnęli zamkiem w letnim lesie. Wybierz się w podróż po krainach Avalaru i przekonaj mieszkańców, by podarowali ci swoje talizmany. Trzymaj je w przewodniku. Ej, to mogę zrobić ja. A smok niech lepiej usmaży Ripta. Mówco, ty nie możesz nawet znaleźć własnych butów. Jak mogłabym powierzyć ci 14 talizmanów? Później opowiem ci coś o kulach. Na razie wystarczy, że znasz ich wartość. Ależ nie ma sprawy. Zbiorę kilka talizmanów, podpiję kezadę Krypta i obiad zjem już na Wybrzeżu Smoków. Nie wybaczę im tego. Tłumaczenie. Hunter to... Ja myślałem... Znaczy wiedziałem, że Hunter to łowca, ale... Liczyłem, że zostawiał Hunter jako też imię. A łowca... To mi tak bardzo nie pasuje do oryginalnego tłumaczenia. Ale pięknie wygląda. Ale pięknie, zacnie to wygląda. Jezu, ten remaster. O, jakie to piękne. Ekscytacja, tak. Dobra, Elora to dla mnie wciąż sarna. Jakaś fauna, czy jak to tam... Jak ona się tam nazwała, sam nawet nie wiem. Tutaj musimy też wszystko pozbierać. Kurde, ta trawa. To wszystko będzie tak poukrywane. Za chwilę sobie wykupię możliwość umiejętności pływania. Tak, możliwość umiejętności pływania. Spyro, miejsce, w którym jesteśmy, zwie się Letnim Lasem. Znajdują się w nim portale do innych krain Avalaru. Niestety Ripto przejął zamek i potrzebujemy twojej pomocy. Z każdej odwiedzonej krainy musisz wrócić z talizmanem. Tak, muszę wrócić z talizmanem z każdej krainy. O, Jesus, jak to bosko wygląda. Halo 2018 rok, taka piękna kreskówkowa grafika. Jak to bajkowo wygląda. Wow, walić realistyczne gry. Liczy się gameplay i nawet takiej jakości grafika. To mi się podoba. Ja będę na łowcę mówił ciągle Hunter, to już jest naprawdę ostre przyzwyczajenie. Hejka, Spyro! Ripto zniszczył most. Żeby przejść, musisz poszybować.
Ta, poszybować po prostu dwa razy. On będzie dawał te same rady, więc ja mam gdzieś to. Holy shit! Kocham tę grę. Kolosus się nazywa Świątynia Kolosów, okej. Okay. Anglojęzyczne nazwy wciąż lepsze. Podsumowując ogółem, dubbing jest okej, okay, ale nazwy... Iskier, ważka, która ci wszędzie... Mam to gdzieś. Ty mi mówisz o poziomie zdrowia. Ale bardziej mi się podobały anglojęzyczne nazwy poziomów i basta. Wybacz, Spyro, chętnie nauczyłbym... A, 500 klejnotów. Dobra, ja to zaraz uzbieram, bro. Nie ma problema. Wazony, no okej, okay, no taka 25, to wiecie. Ja tu zaraz wykupię to od ciebie. Zbieramy 500 i też nie wypełnimy, no jak mówiłem, tego poziomu, ale... A jak to się nazywa? Idle Springs, rzeźbozdrój. Idle Springs, rzeźbozdrój. No dobra, ja nie będę narzekał, bo to gra dla dzieci, ja to wiem. Ale dla osób, które... Miały te 6-7 lat, grały kiedyś, a teraz mają 20, jak ja. O, dźwięk. Kocham bagowanie się dźwięku. Mają teraz takie 20 i chcą zagrać, to masakra. Cześć, Spyro. Zwinny jesteś, co? Pokaż, co potrafisz. Pokonasz pierwszy stopień, wciśnij skok i przytrzymaj go, by zawi... Dobra, poradę akurat pominę, bo ja muszę coś takiego zrobić. Tu wodę dodali. Nieźle. Żeby teraz się udało, musisz Szybowanie, tak, czyli dwa razy. Daj mi jeszcze to i to. Super! Teraz spróbuj zawisnąć. I jeszcze to samo, ale... Z trójkątem. Sorry, że ja to przywiłem, ale po prostu no ja to wam wolę wytłumaczyć. Bardzo dobrze. Teraz najtrudniejszy z manewrów. Tak. Musi... Najtrudniejszy, bardzo. My ass. Wow, ale z ciebie sportowiec. Gdybym nie zgubił butów do biegania, chętnie bym się z tobą pościgał. Tymczasem proszę, weź te kule. Biorę. Z chęcią. Musimy je i tak uzbierać. Uhu! Nasze! Nie dla kota, dla smoka to... Dobra, ale ja wciąż 500 nie mam. Ojoj. Ojoj. Ejej! To gdzieś jeszcze pominąłem. Chyba. Albo po prostu jeszcze tego nie kupię. Bez jaj, mam 405. Zaraz, ile ty chciałeś? 500 pewnie. No. Wybacz. Ty 500 chciałeś, o ty durniu. To ja nic z tym nie zrobię. O wow. To już tutaj chyba wszystko pozbierałem. Ta, bo mi wskaże tutaj pod jaskinią. Bo tam jest, o tutaj. No widzicie, malutki balkon, tam jest jeden orb, jedna kula. No nic, więcej nie zrobię obecnie. Ale... Do następnego poziomu rzeźbozdroju, nie, do świątyni kolosów. Do świątyni kolosów pójdziemy sobie w następnym odcinku, już jest 23 minuty, taki wstępniak, niechaj będzie. A, jeszcze tu diaksy, okej. Okay. Niestety pływać nie mogę. Przykrość. Do świątyni kolosów pójdziemy w kolejnym odcinku, bo też nam zajmie trochę czasu posiedzenie tam. Więc w międzyczasie zostawcie łapki, zostawcie komentarze, zostawcie suba i dzwoneczek, a my widzimy się jeszcze dzisiaj. Trzymajcie się. Hey, hey.